Otman przy Mateusz Mróz i witam Was w kolejnym odcinku skiturowego Zakopanego. Tym razem wybieramy się z wlotu Doliny Małej Łąki, którą widać właśnie o tu, przed chwilą ją przeszliśmy i idziemy w stronę Tomanowej, czyli Hali Ornak i Wyżnej Polany Tomanowej. Idziemy szlakiem niebieskim i żółtym. No i takim właśnie lasem będziemy cały czas zmierzać aż do rozwidlenia szlaków na żółty i niebieski. Żółty w stronę Czerwonych Wierchów, Wielkiej Polany Małołąckiej. A my idziemy w prawo na przysłów Miętusi. Stało nam około 30 minut. Lecimy niebieskim szlakiem. Lasem początkowo bardzo płasko. Las robi się coraz strąszy, to znaczy, że zbliżamy się do przysłopu. Ostatni odcinek podejścia na przysłop Miętusi. Wyszliśmy dokładnie stamtąd. Tutaj jest miejsce, w którym idziemy na stanikowy żlew. Tam możemy pójść na Wielką Polanę Małomącką. A my idziemy tutaj i nędzówka i Dolina Kościńska. Przysłop Miętusi 1189 metrów nad poziomem morza. Do zjazdu będziemy zjeżdżać w stronę Doliny Kościeliskiej. Teraz jest połowa marca, więc już powoli wystają kamienie, wystaje trawa wysoka. To nie jest stromy stok, nie ma tutaj specjalnie dużo drzew do omijania. No i jest to zjazd z zapiętymi fokami do Doliny Kościeliskiej i potem będziemy szli dalej w stronę Hali Ornak. Niebieskim szlakiem podążamy. Tu się bardzo przyjemnie jedzie w zimie, jest trochę więcej śniegu. Tutaj nie chcę się rozpędzać, ponieważ jak widać już wystają kamienie. Dlatego na fokach przesuwamy się w stronę Doliny Kościeliskiej, a na dole patoczek. No więc co robimy? Idziemy dalej. Teraz w stronę Doliny Kościeliskiej. Potem idziemy w stronę schroniska na Hali Ornak. No może tam będzie zima, już pada śnieżek. Zazwyczaj jest tutaj śnieg, zjeżdżamy i odbijamy w lewo na Hale Ornak. Po drodze na wiosnę będziemy widzieć takie oto cuda. Też kopulują. W ładnych okolicznościach przyrody idziemy sobie dróżką w stronę schroniska. Niestety na wiosnę często droga wygląda w ten sposób, czyli jest dość nieprzejezdna, ale po bokach zawsze są zaspy, po których bardzo fajnie można sobie iść. Cały czas idziemy w stronę schroniska, potok szumi. Minęliśmy 10 metrów temu skręt na wąwóz Kraków, czyli szlak żółty, a my idziemy nadal zielonym. Zostało nam do rozwidlenia około 150 metrów, tam skręcimy w lewo. Tu docieramy tą drogą idącą w stronę schroniska do takiego rozwidlenia. Smerczyński staw czarnym szlakiem jest tutaj, my natomiast idziemy zielonym szlakiem. Kierujemy się do niżniej Tomanowej Polany, a potem za kosami do wyżniej, skąd zjedziemy. Dochodzimy do niżniej Polany Tomanowej i z cienia lasu wychodzimy na piękną polankę. Idziemy z niżniej Polany w stronę wyżniej. Widzimy taki znaczek, uwaga lawiny, a widzimy go dlatego, ponieważ czerwonego żlebu, który zobaczymy po naszej lewej stronie, schodzą lawiny. Większa już chyba nie mogłaby.
przykład, dlaczego pod żlebami nie powinno się chodzić. Bo żleby niestety mogą wyjechać. Dlatego bardzo bezpiecznie możemy sobie iść prawą stroną, gdzie nie ma zagrożenia. Idziemy cały czas wyżnią Polaną Tomanową, a tutaj kończy się szlak, szlak zimowy. Przed sobą widzimy tabliczkę, nie ma przejścia dalej, przed nami jest przełęcz Tomanowa, która kiedyś była legalna, obecnie nie jest legalna, więc niestety wycieczkę kończymy tutaj. Przed nami piękny widok, zjazd jak widać łatwy, szeroki, niewielki stopień nachylenia, myślę, że około 20 stopni, no i możemy jechać całą szerokością Polany. Jesteśmy na niżniej Polanie. I jedziemy sobie takim laskiem przyjemnym cały czas aż do Kaliornak, czyli zjeżdżamy tą samą drogą, którą przyszliśmy. I dojechaliśmy. Wybijamy. Z wyżniej Polany Tomanowej zjechaliśmy lasem, a potem na Falę Ornak i do schroniska. Z powrotem wracamy na zielony i zjeżdżamy sobie do Kijów. Cały czas w dół, uważamy na pieszych turystów. Ostatni odcinek prawdopodobnie będzie trzeba niestety podejść na nogach.